Bardzo serdecznie witam Państwa na takim pierwszym spotkaniu powyborczym w szerszym gronie, nie tylko w gronie samorządowców, ale również w gronie reprezentujących nas w Sejmie parlamentarzystów, tych, którzy już dzisiaj nas reprezentują i tych, którzy za chwileczkę będą reprezentować. Chciałem bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej konferencji panią poseł Karolinę Pawliczak. Bardzo się cieszę, Karolina, że jesteś z nami. Bardzo witam miło. Bardzo serdecznie panią Alicję Łuczak. Jeśli ja jestem prezydentem elektem, to pani Alicja jest panią posłanką elektem. Będziemy to za chwilę jeszcze też tłumaczyć. Bardzo się cieszę, że jest z nami pani radna obecnej kadencji Rady Miejskiej Leszna, już niedługo radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Barbara Mroczkowska. Jest z nami Jacek Matecki, który jest aktualnym radnym i również radnym elektem. Jest Patryk Józefowicz, którego Państwo doskonale znacie, mój najbliższy współpracownik, a już od najbliższych do najbliższej kadencji również radny Rady Miejskiej Leszna. Proszę Państwa, jak wiecie, wybory samorządowe są i za nami, i przed nami. My mamy to szczęście w Lesznie, że wszystko się rozstrzygnęło w pierwszej turze, więc znamy dokładne wyniki, wiemy, kto będzie miał większość w Radzie Powiatu Leszczyńskiego, w Radzie Miejskiej Leszna. Wiemy, że w pierwszej turze udało mi się uzyskać mandat prezydencki. Chciałem poinformować, że 10 kwietnia pan marszałek Sejmu wygasił mój mandat posła, więc formalnie od tego dnia nie jestem już posłem na Sejm. W miniony piątek w korespondencji takie oświadczenie otrzymałem, podpisałem jego odbiór. Teraz w ciągu 3 dni, bo tak wygląda procedura, mam teoretycznie prawo odwołać się od tego postanowienia, więc myślę, że w okolicy środy, czwartku pewnie kolejna osoba z listy, która uzyskała mandat, zostanie zapytana przez pana marszałka, czy chce wstąpić w mandat. I w związku z tym, jak państwo się również już domyślacie, nieprzypadkowo jest tutaj obecna z nami pani Alicja, bo też nie ukrywam, że zanim podjąłem decyzję o starcie w wyborach na prezydenta miasta Leszna, odbyliśmy rozmowę z panią Alicją, wiedząc, że jest kolejną osobą na liście, i ta deklaracja mówiąca o tym, że w Lesznie biuro poselskie pozostanie, była dla mnie kluczowa przy podejmowaniu decyzji o starcie w wyborach na prezydenta. Wspieramy również tych kandydatów, którzy jeszcze walczą. Wczoraj tutaj z paniami parlamentarzystkami mieliśmy okazję być również w Ostrowie Wielkopolskim, ale żeby nie odbierać całego chleba w wypowiedzi, to może poproszę panią poseł Karolinę Pawliczak. Muszę powiedzieć, że z panią poseł Pawliczak naprawdę bardzo fajnie nam się współpracowało i będzie nam się na pewno bardzo dobrze współpracować. Składaliśmy sobie gratulacje, ja składałam panu Grzegorzowi gratulacje, to dzisiaj tutaj w obecności państwa również serdecznie gratuluję, bo to jest tak naprawdę ogromny sukces. To nie dzieje się nic bez przyczyny i wiemy, że wygranie w pierwszej turze wyborów to jest naprawdę ogromna sprawa, to jest wielki sukces, to jest dowód na zaangażowanie, na ogromną pracę i wysiłek wkładany przecież przez wiele lat tutaj w ten region w Leszno. I tak jak Grzegorz, jeśli mogę tak mówić po imieniu, powiedział, ja przyznam szczerze, szanowni państwo, że mam taki dylemat, dlatego że z jednej strony tracimy kolegę z ław sejmowych, wspaniałego kolegę, zaangażowanego, pracowitego, energicznego, człowieka, z którym naprawdę wspaniale się pracowało tutaj na obszarze naszego okręgu kalisko-leszczyńskiego. Tak, zyskujemy pana prezydenta Leszna, z którym oczywiście również będziemy współpracować, bo innej możliwości absolutnie nie widzę. Oczywiście trwa jeszcze kampania wyborcza, bo mamy drugie tury. Wczoraj byliśmy w Ostrowie wspierając naszego kolegę Jakuba Paducha. Ja mam jeszcze w pamięci i w takim założeniu, żeby wesprzeć Tarnów, wesprzeć naszego kolegę z Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Zobaczymy, jak się to czasowo ułoży, bo tego czasu już wiele nie zostało, ale niezmiennie największą satysfakcją są te wybory, w których udało się wygrać je w pierwszej turze. Jeszcze dodatkowo w zaliczeniu oczywiście ogromnego poparcia w Radzie Miasta, bo przecież to też jest ogromny sukces, że jest tylu radnych i tak naprawdę bezwzględna większość. Pan prezydent będzie miał, można powiedzieć, komfort rządzenia w mieście. I też ogromną odpowiedzialność i ogromne zobowiązania, które w czasie kampanii zostały złożone. Szanowni państwo,
skuteczność i zaangażowanie Grzegorza Rusieckiego to również będzie efekt i wynik naszej współpracy na poziomie parlamentu, na poziomie samorządu sejmikowego, no i oczywiście samorządu tutaj lokalnego. I myślę sobie, że to jest taka synergia, która musi przynieść efekt dla Leszna, tutaj dla państwa lokalnej społeczności. I my wspólnie deklarujemy, że tak jak powiedziałam wcześniej, że nie może być inaczej. Deklarujemy tę współpracę, deklarujemy to, że będziemy wspierać i pomagać ziemi leszczyńskiej. Nie zostawimy jej, że tak powiem, bo mimo, że oczywiście biuro poselskie już nie będzie Grzegorza Rusieckiego, ale pani Alicja zadeklarowała, że będzie oczywiście to biuro nadal prowadzić. Ja również chciałabym mieć swój współudział i wsparcie biura poselskiego, bo uważamy, że to jest jak najbardziej miejsce z ogromnym potencjałem i miasto prezydenckie, w którym absolutnie biuro poselskie Koalicji Obywatelskiej, posłanek, posłów, bo wszyscy mogą tutaj oczywiście i być, i działać, powinno funkcjonować. Jeszcze o tych wyborach powiem, ponieważ tak jak mówię, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej samorządowej, ale już za chwilę, szanowni państwo, eurowybory, w których również będziemy zaangażowani, w których będziemy bardzo mocno pracować. Za chwileczkę to już zbieramy podpisy pod listami, ale za chwileczkę będzie ta kampania wkraczała w zupełnie inny wymiar. Także mamy taki maraton wyborczy, który mam nadzieję, że zakończy się oczywiście sukcesem, bo ostatnim etapem, można powiedzieć, w tym maratonie są wybory prezydenckie, prezydenta kraju, ale chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, że we wszystkich tych wyborach Koalicja Obywatelska ma znakomite wyniki. Sejmik Wielkopolski jest również sejmikiem wygranym dla Koalicji Obywatelskiej. W wielu miastach albo będziemy współrządzić, albo faktycznie ta większość jest bezwzględna, co jest dowodem na to, że ten kierunek, który obraliśmy, jest słuszny i właściwy. Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos Ani Łuczak, to chcę powiedzieć, ponieważ takie pytania do mnie docierają, chcę uspokoić, że wybory do Europarlamentu nie startuję. To już kończy maraton moich startów w wyborach. I teraz z ogromną przyjemnością, naprawdę nieskrywaną przyjemnością oddam głos pani poseł elekt Alicji Łuczak. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Zacznę oczywiście od gratulacji publicznych, bo pierwsze były złożone jeszcze w nocy, ale gratuluję ci serdecznie Grzegorzu. Gratuluję też Basiu. Znamy się od lat. Widzieliście państwo, że też zostałam przywitana różyczką, więc bardzo się cieszę. Jest to dla mnie ogromny awans, ogromny zaszczyt być tutaj w tym gronie, no i przejąć obowiązki po Grzegorzu. Zdaję sobie sprawę, że pewnie nie będzie łatwo, ale uczynię wszystko, żebyście państwo mieli godnego reprezentanta, właściwie godną reprezentantkę w Sejmie. A więc tak jak tutaj już Grzegorz powiedział i Karolina, zostawiamy biuro, będzie otwarte, będzie dostępne. Ja też będę starała się do was przyjeżdżać, słuchać was, pytać, rozmawiać z prasą, z mieszkańcami i wszelkie potrzeby, wszelkie bolączki, że tak powiem, załatwiać. To znaczy, a mogę tak powiedzieć, dlatego że u siebie w Kaliskiem mam dosyć duże doświadczenie też w pozyskiwaniu środków, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, mam stowarzyszenie nasze Kaliskie, nie widzę przeszkód, żeby też podobne stowarzyszenie tutaj założyć, żebyście też państwo mogli za pośrednictwem właśnie tego biura, czy mojej osoby, czy pracownika, który będzie zatrudniony tutaj, również no jakby doświadczać takich przyjemności kulturalnych, edukacyjnych, ponieważ ja z zawodu jestem nauczycielką języków obcych. Nie obca mi jest też działalność na polu kultury. Wydaliśmy książki, organizujemy festiwale w Kaliszu, więc myślę, że tutaj ta współpraca na tym polu również może się pięknie układać i też przynieść jakąś wartość dodaną, mówiąc tak językiem ekonomicznym. Także bardzo się cieszę na to nowe wyzwanie. Biuro zostaje, będzie do dyspozycji tu z koleżanką Karoliną i tak jak no, słyszycie, jesteśmy na ty, znamy się od lat, jesteśmy właściwie takimi przyjaciółmi politycznymi, ale chyba też i prywatnie i to też jest bardzo ważne w tych relacjach i w pozyskiwaniu dla mieszkańców środków, także z sejmiku. Myślę, że ta synergia, o której mówiła Karolina, ta współpraca przyniesie po prostu efekty. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście tych tematów takich czysto ludzkich, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, którym nie możemy się pochwalić na konferencji prasowej, bo one dotyczą bardzo często bardzo wrażliwych tematów
takich osobistych jest naprawdę całe mnóstwo, więc tym bardziej dziękuję, naprawdę tak z pewnym wzruszeniem cieszę się, że ta praca, która tutaj była wykonywana przez minione 5 lat będzie dalej kontynuowana. Zanim przejdziemy do rundy pytań, ja jeszcze tylko wrócę teraz tutaj na część samorządową, bo tak jak powiedziałem, jest z nami pani Barbara Moczkowska, która będzie reprezentować już niedługo nas w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Chcę podziękować za zaproszenie na tę konferencję, za zaproszenie do takiej współpracy, która będzie nas przez te 5 lat tutaj utrzymywała na takich dobrych relacjach. Ja 6 maja będę zaprzysiężona do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wczoraj dostałam propozycję pracy, działania w Komisji Zdrowia i chyba się pochylę nad tym. Nie wiem, co mnie jeszcze czeka. Na razie to jest dla mnie wielka niewiadoma, ale ja się bardzo cieszę, że będę mogła współpracować z nową radą. Chciałbym z nieskrywaną radością również przekazać Państwu informację, że ponownie z zaufaniem koleżanek i kolegów, jeżeli chodzi o wybór na funkcję przewodniczącego klubu, cieszy się Jacek Matecki. Jacku, bardzo serdecznie Ci gratuluję tego ogromnego zaufania. Jeżeli parę zdań mogę poprosić, Jacek, co w tej chwili dzieje się w klubie? Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Leszna, którzy po naszym dość trudnym okresie 5-letniej kadencji bycia w opozycji w Radzie Miejskiej dziś zaufali nam w pełni i powierzyli nam ten zaszczyt, żebyśmy mogli wyznaczać wspólnie z nowym prezydentem nowe cele dla miasta Leszna i wspólnie je realizować. Dla nas to oczywiście ogromny sukces, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie i to wszystko, co obiecaliśmy w kampanii wyborczej, będziemy starali się realizować w miarę oczywiście możliwości i posiadania środków finansowych, bo to zawsze determinuje po prostu, czy ogranicza pewne cele. Rzeczywiście odbyły się 2 posiedzenia naszego klubu. Mamy wspaniały zespół, wspaniałych ludzi. I tutaj jeszcze podziękowania dla tych wszystkich naszych kandydatów, którzy startowali razem z nami, ale nie dostali się do rady. Bo mamy świadomość, że gdyby nie tylko liderzy pociągnęli listy, ale przede wszystkim te osoby, które zdobyły swoje 100 i więcej głosów, nie dostały się do rady, zadecydowały o tym, że mamy większość w Radzie i możemy rzeczywiście kierować najważniejsze i strategiczne cele dla miasta Leszna. Odbyły się posiedzenia, powolutku przymierzamy się do tego, jak kształtować pracę w nowej Radzie Miejskiej. O szczegółach jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, ale mamy jedną decyzję i pozwolę sobie przedstawić, że nasz klub radnych będzie desygnował obecnego tutaj Patryka Józefowicza na przewodniczącego Rady Miejskiej. Inne decyzje zapadną później, kiedy będzie już po konsultacji z pozostałymi klubami radnych. Oddam głos desygnowanemu na urząd przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. Jeśli pamiętam, a samorząd znam troszeczkę, to chyba najmłodszego przyszłego przewodniczącego, chciałbym powiedzieć, młodzieżowej Rady Miejskiej Leszna. Patryk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja z wielkim optymizmem, ale przede wszystkim z wielką pokorą do tego podchodzę. Cieszę się niezmiernie, że nasz klub, który jest tak zróżnicowany też wiekowo, od tych najmłodszych do najstarszych stażem i wiekiem radnych, poparł moją kandydaturę w 100%. Tutaj chcę przede wszystkim też podziękować wszystkim osobom, które zaufały Koalicji Obywatelskiej i zaufały mi, dając mi bardzo mocny mandat. 3 wynik w mieście, 1 wynik w swoim okręgu, też bezpośrednia wygrana z byłym już prezydentem Łukaszem Borowiakiem do Rady. Myślę, że to wszystko to duży mandat zaufania, którym zostałem obdarzony i który 100% postaram się wykorzystać. W pełni deklaruję swoją dostępność. Na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby komisje i rady odbywały się popołudniami, tak żeby mieszkańcy mieli pełen dostęp do tego wszystkiego. Mam najbliższe 2 tygodnie do przygotowania się do tej nowej funkcji. W pełni to wykorzystam. Też jak Państwo wiedzą, 10 kwietnia z wygaśnięciem mandatu pana posła też już przestałem być dyrektorem biura poselskiego, więc teraz mam troszkę więcej czasu. Dużo nauki przede mną. Będę korzystał z doświadczenia moich starszych kolegów i mam nadzieję, że dynamicznie i koleżanek. Dynamicznie, z energią, z otwartością dla mieszkańców te najbliższe 5 lat będę miał przyjemność poprowadzić jako przewodniczący Rady Miasta Leszna. Dziękuję. Panie Gabrielu, czy Pan nie zostaje tutaj w biurze?
Pani Alicja tutaj mówiła o pracowniku. Jeszcze jak gdyby te informacje nie ustaliliśmy, jak to ma wyglądać. Na ten moment do 30 kwietnia jestem likwidatorem biura pana posła Rusieckiego. A po 30 kwietnia zobaczymy, będą trwały rozmowy. Chciałem przede wszystkim wyrazić ogromną radość i satysfakcję z wyboru, jakiego klub dokonał. Myślę, że tak łączenie tego doświadczenia, które chociażby reprezentuje pan radny Jacek Matecki z tą zdolnością, naprawdę przez 5 lat mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, doświadczałem tego codziennie. Patryk Józefowicz, świetny organizator, świetny kreator, osoba naprawdę o ogromnej kulturze osobistej, ale też osoba, która potrafi łączyć, a potrafi też być bardzo konkretna i potrafi też czasami postawić na swoim, więc wszelkie cechy przewodniczącego jak najbardziej są. Mogę w nawiązaniu jeszcze? Tak. Czy z stanowiska wiceprzewodniczących będziecie Państwo proponować PL18 Lipcowi? Mamy już swoje propozycje. Wczoraj na posiedzeniu klubu taką wstępną przymiarkę zrobiliśmy. Na razie nie będziemy o niej mówić publicznie, dlatego że decyzją klubu jest to, aby najpierw porozmawiać z przedstawicielami PL18 i PiS. My na pewno będziemy chcieli przyjąć zupełnie inną formę współpracy z dzisiejszą opozycją niż ta forma, którą zaproponowano Koalicji Obywatelskiej 5 lat temu. A przypomnę, że 5 lat temu to Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Rady Miejskiej Leszna, a propozycja, która została przedstawiona przez ugrupowania przegrywające wybory, ale tworzące większość, no była nie do zaakceptowania. Więc my najpierw te propozycje będziemy chcieli omówić z PL18 i z PiS-em. Myślę, że te rozmowy, jeżeli chodzi o miasto Leszno, to przyszły tydzień. Dostaliśmy już dzisiaj informację, że Klub Prawa i Sprawiedliwości desygnuje do tych rozmów pana Adama Kośmidera. Cały czas czekamy na informację z PL18, do kogo takie zaproszenie na rozmowy wystosować. Także w przyszłym tygodniu myślę, będziemy wiedzieć więcej szczegółów. A jeśli chodzi o wiceprezydentów i o pański gabinet, to pan już coś może powiedzieć więcej? Mogę na pewno z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te rozmowy już się toczą. Myślę, że do końca tygodnia one będą zamknięte i nie będę jakby trzymał Państwa w niecierpliwości. Myślę, że takim realnym dniem, w którym będę mógł o tym poinformować, będzie albo czwartek po południu, albo piątek do południa. W tym tygodniu. Także te informacje też w tym tygodniu do Państwa trafią. Natomiast jeżeli chodzi o powiat, tak jak powiedzieliśmy, jest zgodnie z decyzją zarządu Platformy Obywatelskiej wyznaczony zespół do rozmów koalicyjnych. Na ich czele stoi pan przyszły starosta Maciej Wiśniewski, ale jest również przedstawiciel klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Leszczyńskiego Remigiusz Leciejewski i jest również przewodniczący koła powiatowego Platformy Robert Florczak. W tym trzyosobowym składzie pierwsze spotkanie z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Trzecią Drogą, odbędzie się jutro i czekamy na rozstrzygnięcia tych rozmów. Ja przypomnę, że tutaj w przypadku akurat powiatu leszczyńskiego w zasadzie nie ma takiej potrzeby, żeby tą koalicję budować, bo tak jak powiedzieliśmy, Koalicja Obywatelska samodzielnie ma większość. Natomiast uwzględniając bardzo dobrą współpracę z PSL-em w minionej kadencji, uważamy, że jakaś forma współpracy i koalicja w związku z tym powinna być kontynuowana. Wierzymy, że te rozmowy przyniosą pozytywne skutki. Będziemy mogli już w najbliższym czasie również ogłosić dobrą koalicję w powiecie. A PSL kto reprezentuje? To już jest pytanie do PSL-u. No podejrzewam, że pan przewodniczący Szkudarczyk. Natomiast co do reszty składu, dowiemy się pewnie jutro na spotkaniu. Ale wobec tego, o czym się mówi teraz, odnośnie właśnie poukładania władzy w powiecie, czy może pan zaprzeczyć lub potwierdzić, że pan Wawrzyniak będzie wicestarostą, czy nie? I czy wicestarosta będzie z Koalicją Obywatelską? Ja myślę, że te tematy chciałbym jeszcze przez chwilę, że tak powiem, pozostawić w racji takich negocjacji, które będą się odbywać. Ja na pewno widzę miejsce dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w zarządzie powiatu leszczyńskiego, natomiast jaka będzie to funkcja, to już myślę, że pozostawię tym osobom, które wyznaczyliśmy do negocjacji. A przewodniczący rady? No, naturalnie przewodniczącym rady powinien być ktoś z Koalicji Obywatelskiej, natomiast przyznam się, że nie mam takiej wiedzy, czy klub powiatowy już tą decyzję ostatecznie podjął. Myślę, że jest jeden naturalny kandydat, który pewnie naturalnie tą funkcję powinien sprawować, natomiast dopóki nie będzie to wszystko uzgodnione, to też nie chcę o tym jeszcze na tym etapie, nie chciałbym o tym informować.
Szanowni Państwo, pochodzę z bardzo małej miejscowości Żelazków pod Kaliszem. Jestem nauczycielką z ponad 30-letnim stażem pracy, języków, najpierw język rosyjski, potem język polski, potem język angielski. Obecnie do tej pory jeszcze pracuję, ale pewnie już niedługo, w prywatnej szkole językowej uczę Ukraińców języka polskiego jako obcego. Najpierw jako wolontariuszka, w tej chwili no, na umowę, zlecenie. No, to jest moja zawodowa ścieżka. O drugiej już powiedziałam, jestem też szefową Stowarzyszenia Nasze Kaliskie od 15 lat. Mamy na koncie dziesiątki projektów i mnóstwo pozyskanych pieniędzy, drobnych, ale bardzo ważnych, bardzo istotnych, jeśli chodzi o działania edukacyjne czy kulturalne w powiecie kaliskim. No i po trzecie, no cóż jeszcze, no zawsze jestem w Platformie, słuchajcie, to jest już mój kolejny start i myślę, że to też ciężka praca sprawiła, że no ten piąty wynik może nie bardzo imponujący, ale jednak no dał mi tutaj możliwość zajęcia miejsca po Grzesiu, no to w sumie dzięki niemu tylko i wyłącznie. Natomiast jesteśmy wspaniałą, fantastyczną drużyną, która chce tylko i wyłącznie dobra naszych małych ojczyzn i całej naszej ukochanej Wielkopolski i Polski, więc no myślę, że będę tym kolejnym trybikiem, który się przyda w Sejmie. No jeszcze tylko może powiem, że ten mój mandat tak nie do końca jest taki niezasłużony, ponieważ startowałam w tych wyborach do Sejmiku Wielkopolskiego. Dosyć dobry wynik, wydaje mi się, jak na te okoliczności. Ponad prawie 22 tysiące, więc utrzymaliśmy w Sejmiku status quo, bo kolejny mandat kolega obejmuje, więc mamy tam też właśnie silną reprezentację, więc to też pokazało, że jednak no, coś znaczymy dla naszych wyborców. Za to też oczywiście jestem im bardzo wdzięczna, ale też leszczynianom jestem bardzo wdzięczna za sporo głosów w wyborach parlamentarnych. Także tutaj myślę, że pewnie kobiecy elektorat nas bardziej posłuchał, bo to z koleżanką Karoliną żeśmy apelowały o głosy kobiet. W związku z czym no, jestem, słuchajcie, bardzo szczęśliwa. To traktuję jako moje takie postawienie kropki nad i, takie zawodowe, polityczne, społeczne, ale oczywiście wciąż energiczna i otwarta i wciąż pełna entuzjazmu, optymizmu na nowych ludzi, na nowe otwarcia. Mam mnóstwo jeszcze energii, więc myślę, że Leszno nie straci. Myślę, że Leszno nie straci. Tego jeszcze do końca nie wiem. To inaczej wygląda, tak. To pewnie bardziej mnie interesuje jednak Komisja Edukacji, ale no zobaczymy na miejscu. Powiem Państwu szczerze, że jeszcze wiele rzeczy nie zdążyłam się rozeznać. No, czekam na dniach, czekam na moment, duża kiedy... Szansa, że 24, bo w tym dniu rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu. To deklaruję również swoją obecność wówczas na sali plenarnej. Naprawdę to jest, proszę Państwa, to jest naprawdę po prostu takie zwykłe ludzkie koleżeństwo. Ja się bardzo cieszę, ja przyznam szczerze, kiedy rozmawialiśmy z panią poseł o tym, żeby to biuro tutaj utrzymać, To nawet nie śmiałem prosić o to, żeby tutaj jakiś jeszcze pracownik, bo wiedząc też, że przecież pewnie główne biuro gdzieś tam w Kaliszu. Koniecznie musi być ktoś stąd. Natomiast jeżeli dzisiaj taką deklarację również usłyszeliśmy, że będzie tutaj, pewnie oczywiście nie na pełnym etacie, bo też jakby nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj przez 8 godzin dziennie ktoś funkcjonował, ale że będą te stałe godziny i mieszkańcy będą tu mogli przyjść, to jest naprawdę... Bardzo, bardzo za to też w imieniu Koalicji Obywatelskiej Leszczyńskiej dziękuję. Jako reprezentantka ziemi leszczyńskiej ma Pani jakiś priorytet, który chciałaby Pani dopilnować? No może basen, może akwawit, coś tutaj wiem, że trochę szwankuje. Na pewno drogi są do naprawienia jeszcze, bo pewnie nie te wszystkie przed wyborami, co to tak widziałam, co to tak jeden łowił ryby tam w takim jednej dziurze. To się rozniosło, słuchajcie. To się jeśli mogę, więc ja myślę tak i wszystko, co będziecie chcieli. Jak ja słyszałam w kampaniach różnych i w poprzednich, w tym słuchajcie, wszystko bierzemy. Wszystko. Od drogi po huśtawkę, plac zabaw, po miękkie projekty związane, nie wiem, z
ochroną zdrowia dla kobiet, dla dzieci. Także proszę jestem Państwa, bardzo otwarta. Następuje nowe otwarcie, jeśli chodzi o środki unijne. To są potężne pieniądze Krajowego Planu Odbudowy. Ogromne również wyzwanie dla gospodarzy miast, większych miast, którzy będą po te pieniądze sięgać, dla sejmików oczywiście województw. W związku z tym to są pieniądze, wczoraj usłyszeliśmy, 27 miliardów kolejnych pieniędzy. Łącznie to jest 600 miliardów na cyfryzację, na zieloną transformację, na edukację, na ochronę zdrowia. No, wyzwań jest cała masa, oczywiście infrastruktura, o której pani poseł mówi. W związku z tym też musimy tego przypilnować, żeby dla naszego regionu, czy do naszego regionu napłynęło tych środków proporcjonalnie dużo, oczywiście przy skuteczności i zaangażowaniu naszych samorządowców. To jest dla nas wyzwanie, żeby tego słuchać i żeby tego przypilnować. I tak jak powiedzieliśmy na samym początku, pan prezydent będzie miał szeroko otwarte absolutnie drzwi, jeśli chodzi o kwestie związane z naszym działaniem parlamentarnym. Zawsze tutaj może liczyć na naszą życzliwość i na nasze wsparcie. I myślę, że dla ziemi leszczyńskiej to jest bardzo istotne i to jest priorytetem. Jeszcze nie ma na te pieniądze z KPO, czy już są? Ja już powiedziałam o tych czterech konkretnych założeniach, tak? Czterech filerach, ale jeszcze projektów, no to też tak naprawdę pan prezydent musi wejść w drzwi, a właśnie w mury prezydenckie, zobaczyć, co tam jest zrobione, jeśli chodzi o kwestie związane z projektami. Zrobić taki raport otwarcia, przepraszam, bo nie będę oczywiście narzucać, ale na pewno jest potrzeba tego, żeby zobaczyć, jakie poprzedni prezydent założenia i projekty i wnioski poskładał pod już środki z funduszu.